Łukasz Starowiejski, zapraszam do kolejnego odcinka historii bez tabu, czyli czego nie uczą w szkołach. Był ranek 2 października, gdy dwaj polscy oficerowie, pułkownik Kazimierz Iranek-Osmecki, pseudonim Jarecki i podpułkownik Zygmunt Dobrowolski, Zyndram, przybyli do kwatery niemieckiego dowódcy Ericha von den Bacha. Właśnie rozpoczął się ostatni akord powstania warszawskiego. Rozmowy, ustalenie tekstu, wreszcie uzyskanie zgody wodza powstania Tadeusza Borokomorowskiego trwało cały dzień. Układ. O zaprzestaniu działań wojennych w Warszawie podpisano o 20.20. 20. Od godziny W, od której rozpoczęło się powstanie, minęły dokładnie 62 dni, 3 godziny i 20 minut. Dziś, niemal dokładnie 80 lat po upadku zrywu, zapraszam na kolejny odcinek Historii bez tabu. Spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, czy wybuch powstania można w jakikolwiek sposób usprawiedliwić. Powiemy też, czy Niemcy byli zaskoczeni wybuchem zrywu, a także o rozmowach na temat współpracy AK z Niemcami. Tak, tak, współpracy. I wybuchu drugiego powstania przeciw Rosjanom, planu takiego drugiego powstania. Moim gościem Michał Wójcik, historyk, dziennikarz, pisarz, prowadzący program Mam Zamek. Dzień dobry. Dzień dobry. Nim porozmawiamy o zakończeniu powstania, o różnych scenariuszach z tym związanych, zapytam w świetle zarówno ówczesnej wiedzy, jak i tego, co wydarzyło się po powstaniu. Czy było jakieś usprawiedliwienie dla rozpoczęcia powstania? No jasne. Gdybyśmy, gdyby powstanie wybuchło i zakończyło się po dwóch dniach zwycięstwem, czy to znaczy przywitaniem w roli gospodarza, czy liderzy AK jako gospodarze witają marszałka Rokosowskiego, czy, czy liderów armii nadciągającej, armii czerwonej, no to, to jest, no, nazwijmy to, w zwycięstwo i to jest usprawiedliwione. To jest takie powtórzenie prawda, tej sytuacji z Paryża. Mhm. Francuzi chwytają za broń, pięć minut przed 12, prawda? później wjeżdżają amerykańskie czołgi. Zwycięstwo, możemy powiedzieć. I Warszawa stoi, nie ma ofiar śmiertelnych w takiej skali, jak, o jakiej my no, możemy zaraz porozmawiać. No i tak, to wtedy jest usprawiedliwione i okej. Okay. Tyle tylko, że pytanie polega na tym, czy my byliśmy drugim Paryżem. To była zupełnie inna armia, która miała wjechać. Czy, no nie, czy można no było sytuacja. przewidzieć, że. Znaczy, na pewno nie było pewności, że Rosjanie się tak zachowają, ale czy w ogóle można było na to liczyć? I na ile? Ach, no więc właśnie, to, są, to jest dyskusja y, y, tak stara, jak ta, czy które święta są ważniejsze? Wielkanocne, czy, czy Bożego Narodzenia? Y, no, my wiemy doskonale, że państwo polskie, podziemne było podzielone, prawda, na tych, którzy uważają, że, że to się wszystko skończy optymistycznie i tych, którzy się twierdzili, że raczej pesymistycznie i raczej Londyn, Londyn ten w Wielkiej Brytanii, politycy polscy tam w Londynie, nie raczej wiedzieli, że to wszystko idzie w złą stronę. Znaczy, karty już były rozdane od 1943 roku, co najmniej, prawda? Że Polska będzie w radzieckiej strefie wpływów po wojnie. Pamiętajmy, że wojna się kończy, to w zasadzie już jest pozamiatane. Wiadomo, że Hitler jeszcze się będzie bronił kilka miesięcy, ale wojna już jest zakończona. No, toczy się, ale, ale zaraz będzie zakończona. W związku z tym Polska będzie u Sowietów. Czy robić w takim razie powstanie, a na co liczyć w takim razie? No dobra, wybucha powstanie i co? I, i że mhm. co się ma wydarzyć? Że to Anglicy przylecą na spadochronach, Amerykanie przypłyną łodziami podwodnymi? No, 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 no nie, prawda. Londyn wie już to doskonale. Mhm. Stąd przecież ci kurierzy. Jan Nowak Nieziorański, który mhm. przyjeżdża, zresztą przed nim wielu innych. No i te depesze takie dziwne. No Mikołajczyk niby jest w Moskwie i niby ma. Negocjować. To ze Stalinem się nie negocjuje. Niby ma przekonać generalissimusa, że a nuż zróbmy to wspólnie, niech to będzie taki, taki wspólny polsko-sowiecki gest współpracy, że, 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 so że sowieci no po prostu pomagają. Wybucha tu powstanie, ale, ale sowieci wchodzą kilka dni później i sprawa kończy się optymistycznie, tak, tak, tak to nazwijmy. No ale no, no co, wszystko się posypało. No, ten plan nie wyszedł. Ten plan nie wyszedł, dlatego że do tego Trzeba było dwóch stron. Ta druga strona no tak, absolutnie tak. nie miała takiego, jak widać, było później. Dowiedzieliśmy się później na 100%, a pewnie było wiadomo na ileś tam procent, no. że to nie, nie wyjdzie. Eee... No, mieliśmy, pamiętajmy, yy, yy, znaczy, liderzy państwa polskiego wiedzieli o Lwowie, wiedzieli o, o, yy, o Wilnie, o podobnej sytuacji, podobnych takich akcji. T, 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 te powstania się różnie tam miały nazywać. Generalnie o planu, plan burza za, zakładał, że, że w ostatnim momencie przed wejściem Sowietów na dany teren, yy, te struktury lokalne AK chwytają za broń, przepędzają Niemców wspólnie z Sowietami albo bez Sowietów. Się witają później Sowietów w roli gospodarza. No, tak miało być. No ale i w Wilnie się to źle zakończyło, i w Lwowie, i w innych miastach. Także no już można było przypuszczać, że takiego cackania się z armią krajową nie będzie. To znaczy, no, prawda, to, to wszystko się fatalnie kończyło. Zresztą tej będziemy o tym rozmawiać później, bo był ten plan przywitania Rosjan a chlebem i solą, ale za chwilę <laughs> później, w razie czego z bronią u nogi, a nawet nie u nogi i to jest ten plan dwóch powstań, Drugiego o powstania. którym będziemy rozmawiać później. Przejdźmy do tych ostatnich dni powstania. Z dnia na dzień sytuacja robiła się coraz bardziej dramatyczna pod koniec września. 27 kapituluje Mokotów, trzy dni później Żoliborz, broniło się jeszcze tylko Śródmieście, ale to Niemcy pierwsi wyszli z propozycją rozmów, rozmów o zakończeniu o zakończeniu tej wojny no tego tak. powstania. Tych propozycji było wiele więcej i o wiele wcześniej. No pamiętajmy, że tutaj jest gigantyczna ilość ludności cywilnej, znaczy miasto jest całe, prawda? Jakby mieszkańcy są zakładnikami obu stron i armii krajowej i, i, i Niemców, więc jakby od początku wybuchu Powstania Warzywskiego, Niemcy robią takie korytarze jest rzeź woli, ale też pamiętajmy, że są korytarze i, i ta ludność zostaje tak na, na siłę trochę wypychana z tego miasta. Później są różnego rodzaju takie zawieszenia broni. We wrześniu ich jest więcej. W związku z tym, no Niemcy od czasu do czasu, tak, robią taki humanitarny gest, no jest tam jakaś rola Czerwonego Krzyża. No, ale no, liderzy Armii Krajowej jakby takiej decyzji o tym, że się poddajemy, no nie biorą pod uwagę. No właśnie, to jest pytanie dla mnie, dlatego, że o ile jeszcze rozumiem w sierpniu, o ile jeszcze rozumiem na początku września, w momencie, kiedy Rosjanie zajmują Pragę. Jeszcze rozumiem. Natomiast czemu na co czekał Burkomorowski, który powołuje grupę do spraw kapitulacji 30 września dopiero. Znaczy, 30 września sytuacja... to już jest pozamiatane. To już mhm. naprawdę te, teraz to już chodzi tylko i wyłącznie o wynegocjowanie takich warunków kapitulacji, mhm. no, aby wziąć pod, pod opiekę i cywilów, to jest jasne, ale też tych żołnierzy. No my mówimy jako Polacy prawda, na Armię Krajową, że to jest armia krajowa, że to hmm. są żołnierze. No ale dla Niemcy to są bandyci. Hmm. Bandyci, którzy, których trzeba postawić pod, pod, pod płotem i rozstrzelać. E, a miasto spacyfikować, no bo to jest prawda, e, skandal, że takie miasto chwyta za broni i jest tu powstanie i psuje się szyki Hitlerowi. W związku z tym trzeba wynegocjować takie warunki kapitulacji, żeby to się, żeby uratować po prostu. Tu Bór Komorowski rzeczywiście i liderzy stanęli na wysokości zadania. Mało tego, że e, no udało się no też dzięki nacisku aliantów dać prawa kombatanckie no, wszystkim żołnierzom, a, 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 ale nie tylko AK, prawda? No, AK, tak, trakcie negocjacji to było, bo AK a, miało już wcześniej takie zapewnienie. Nie, nie, tak, a tutaj nie, nie. dołączono jeszcze armię ludową, mhm. jeszcze tam te, te inne lewicujące w syndykalistyczne formacje. Kobiety dostały też prawa kombatanckie. Mhm. To też, te, też no, można powiedzieć, że to dobra robota. No i tam były jeszcze warunki, prawda, że, że miasto nie zostanie zniszczone, nie, dokończy się ewakuacji ludności cywilnej, no także no, te warunki były wynegocjowane no, w, w takiej koszmarnej sytuacji, jaką była ta końcówka września, no to wynegocjowano tyle, ile można było. Tylko no, no, no co, no, to już jest zero, jedynkowa mhm. sytuacja, no już nikt nie powie Niemcom sprawdzam, bo nie ma kto im to mówić, prawda, mhm. to już oni dyktują No właśnie warunki. dlatego pytam się, czy, to nie, nie, czy, czy te, te, te warunki kapitulacji nie powinno być nie wiem, z 10 dni wcześniej, kiedy jeszcze na przykład wiedzeli. Jakie to ma znaczenie? W sumie, to, tak, to, to już, bo. prawda, Armia Krajowa nie dyktuje warunków hmm. żadnych. Hmm. Już wiadomo, że, że Warszawa jest bezbronna zupełnie. Hmm. Znaczy, Alianci nie pomogą, Sowieci, nie pomogą. Koniec kropka. Znaczy, hmm. można robić wszystko. Warto dodać, że Niemcy też chcieli już zakończenia tych działań wojennych, bo oni mieli znacznie ważniejsze zadania no tak, operacyjne, to, to... bo tuż za Wisłą był, była już Armia Czerwona, a właściwie nawet po tej stronie Wisły zaczynała być, bo przecież przyczółki zdobyte były... Co prawda odbite, no ale mimo wszystko to już było zagrożenie. Może dlatego też oni zgadzali się na niektóre warunki, wiedząc, że zresztą, że niekoniecznie muszą wszystko potem respektować. potem respektować. No nie, no oczywiście to powstanie jest dużym problemem na początku, ale później już coraz mniejszym, jak się okazuje, że, że po kilku dniach że te węzłowe, kluczowe punkty strategiczne w mieście mosty, te, te, te miejsca centralne nie zostały zdobyte, no to już Niemcy wiedzą, że. No okej, okay, udało się, to znaczy to, to, ten impet powstania, hmm. to to nie jest żaden impet. Hmm. Y A na ile to było problemem dla, dla Niemców to, że jednak mieli tutaj po tej stronie Wisły, Wisły no, nie punkt Nie chcę być brutalny, oporu. no ale wszyscy strategzy twierdzą, że żaden, kompletnie żaden. Warszawa miała być zamieniona w Festung, w, no, w taki punkt oporu. Y no, ale no, pamiętajmy, że front to nie jest kilka kilometrów, prawda? Ten front sowiecki jest z setki kilometrów, więc to, że tutaj nad Wisą jest jakiś taki punkt, który się przecież da obejść, to, to, to nie jest jakiś, jakiś większy problem. Na pewno chodziło też o ambicje. Pamiętajmy, że powstanie warszawskie wybucha tego 1 sierpnia, ale co się dzieje 10 dni wcześniej? Jest zamach na Hitlera. Hitler jest wściekły. Po prostu tak psychicznie wściekły, że ktoś ośmielił się zrobić mu takiego psikusa, że jest to tam, zamach to zamach, ale że jest próba puczu, prawda? Mhm. I on nagle dostaje taki, no, można powiedzieć, prezent od losu w postaci takiego powstania. No to ta wściekłość rzeczywiście wyładowuje. O tym się mu mówi, ale... Czyli to był to mógł być powód, dla którego Niemcy tak wściekle rzucili się na Warszawę, tak, bo trochę jeden z, wielu. z punktu widzenia militarnego to ta, 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 ta walka o Warszawę, ta koncentracja sił dookoła Warszawy, to te zużywanie tej, tej amunicji i tak na, dalej na, na powstańców jest trochę Jest taka są tacy historycy, którzy twierdzą, że tak, znaczy, że, że, że w tym momencie Hitler poczuł, wychodząc w zasadzie bez szwanku z tego, hmm. z, tego, z tego wilczego szańca, z tego baraku w wilczym szańcu, twierdząc, że opatrzność jest po jego stronie, to znaczy, że on teraz może może zrobić wszystko i to się musi, znaczy to, to ciśnienie takie psychiatryczno-, już nie wiem, opatrznościowe każe mu dokonać czegoś więcej. Znaczy, że skoro Pan Bóg już jest po jego stronie, on nie używał opatrzność, opatrzność to, opatrzność, opatrzności. Chyba jednak. To, to w takim razie tak, znaczy teraz już ofiary, setki tysięcy ofiar, to już naprawdę nie ma żadnego znaczenia. No przecież on też wiedział, co się działo w obozach zagłady, w obozach koncentracyjnych i tak dalej. Więc tutaj o takiej skali tam cierpienia ludzkiego, to w ogóle to nie są te, te kategorie, w jakich on rozumuje. Jest ta Warszawa, ta, ta cholerna Warszawa, którą Któruś staje o koniem przecież od wielu, wielu lat. To nie jest. I nie mówię o okupacji, tylko w ogóle jako centrum, mm -hmm. prawda? Ten bankart y, Europy z tą centralą w Warszawie. W, w, jest okazja, żeby to, żeby to cholerstwo zetrzeć z powierzchni Ziemi. I rzeczywiście, prawda, te słynne słowa Himmlera, pewno przekazane od, od Hitlera, o tym, że, że zetrzemy to i będzie kłopot z głowy, przynajmniej na ileś tam kolejnych pokoleń. I tak się dzieje. Tak się dzieje, bo w ramach tej kapitulacji jest między innymi taki punkt, że Warszawa nie będzie niszczona, tak, który to tak. akurat punkt kapitulacji kompletnie nie jest respektowany przez Niemców, bo oni za chwilę wchodzą tak naprawdę i palą co zostało, grabią co zostało. Tam jest takiej grabie, że Warszawa nie przeżyła nigdy prawdopodobnie. Tak, my, tak naprawdę dopiero chyba w tym roku ukaże się nakładem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa taki, taki takie opracowanie naukowe, co tak naprawdę, posz naprawdę poszło z dymem. My wiemy, że zbiory oczywiście tej ordynacji, tej biblioteki, Muzeum Narodowej i tak dalej, ale przecież to było. Ileś kolekcji zwiezionych do Warszawy jako bezpiecznego miejsca, bo przecież w Warszawie nie miało być żadnego powstania. Tutaj plan burza nie obejmował tego miasta. To miało być bezpieczne miejsce, gdzie sobie w piwnicach, yy, prawda, no, w pałac Rzeczpospolitej i Pałac Krasiński, tam w piwnicach były schowane kolekcje wielu rodów arystokratycznych. To wszystko miało być bezpieczne. No a i to wszystko poszło. Poszło, wszystko poszło. A później były to jakby te dożynki, prawda? Po już, już Znaczy, w pytanie nawet, co zaczęło. poszło, a co wyjechało, bo to też jest pytanie, bo, no, tak, bo, bo Niemcy wpadając, zanim spalili, to jednak byli Niemcami, Grabili, i oni oczywiście. bardzo dokładnie sprawdzali, czy nie ma jakiegoś obrazu na ścianach i tak tak ale jest też w tym celowe niszczenie dziedzictwa mhm. i kultury. No przecież to, co się dzieje w ordynacji zamońskich, mhm. no to to jest celowe kilka milionów woluminów, w tym no gigantycznym, największa w Polsce kolekcja manuskryptów średniowiecznych. Można to było wywieźć. Niemcy się przecież dostali do tego pomieszczenia. co sprzedać, to było... Tak, no przecież wywożono. To było bardzo cenne. W zasadzie to są bezcenne rzeczy. Z punktu widzenia Niemców po prostu cenne, bo to było wartość. To można było potem na przykład sprzedać, czy można było być w kolekcji i tak dalej. No sprzedać. już wojna się kończy, to jest bardzo nerwowy czas, ale no ale mo, mo, można było. No, 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 pamiętajmy, że na okulniku jest Archiwum Akademii Muzycznej. Tam są bezcenne manuskrypty Mozarta, Beethovena, Bacha, itd. Tak tak Również jakby kompozytorów kultury niemieckiej mhm. można to było ratować. Nikt tego już nie ratował, prawda? To spłonęło specjalnie, celowo. No właśnie po to, żeby, żeby już na kilka kolejnych pokoleń, na kilka może wieków, mieć święty spokój z Polakami. Mam zakodowane w głowach pewnie wbite to w szkołach, nawet, że z Niemcami to się walczyło, że do Niemców się strzelało, Niemcy zabijali e, i tak dalej, i tak dalej. Ale na pewno się z nimi nie rozmawiało. To nie jest, to, to, to tak nie działało, tutaj my, to był nasz wróg, a tym bardziej nie współpracowało. Jesteśmy w dumni zresztą z naszej historii, że nie ma żadnych kolaborantów, nie ma żadnych kol kolaboranckich rządów i tak dalej. No i że pierwsze rozmowy to były w 1939 roku, tam jak Warszawa padała, a następne to już 1944 właśnie upadek Powstania Warszawskiego. Tymczasem to nie jest prawda. Właściwie przez całą okupację były takie próby rozmów. E, Była ten... chęć. I to jest ten wstyd ta hańba, która, która ciąży na wielu liderach e, e, państwa polskiego. Ma no, państwa polskiego może nie, ale później na pewno już liderów, poszczególnych liderów okupacji. Już w 1939 roku polscy narodowcy wyciągają rękę do, do Niemców. Mówi się, że Polska jest krajem bez kislinga. I to jest hmm. fakt, ale ma mnóstwo Kislińszków. mnóstwo Drobnych liderów, wywodzących się z, 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 ze środowiska narodowców, którzy pędzą do, do, do Adolfa z, z, z takim hołdem i z taką propozycją yy, w, współpracy. Yy, badania na ten temat historycy no, prowadzą od wielu lat. Nie są jeszcze bardzo dobrze przebadane archiwa niemieckie, a no, o, o sowieckich już w ogóle nie mówię, ale z tego co wiadomo, w zasadzie takie rozmowy tak jak wspomniałeś, zaczynają się we wrześniu, a później są toczone do, do, 40, do początku 40. roku. Hitler jeszcze nie ma pomysłu... Co tu robimy? No bo, prawda, Polska przestaje istnieć, ze Stalinem jest tam granica, no ale co tu zrobić? No przecież można zrobić tak, jak później we Francji czy, czy w innych krajach, no powołać jakąś, jakiś marionetkowy rząd, taką quasi Polskę, no i mieć tutaj ten teren pod, pod, pod ochroną i pod taką opieką, no dajmy na to rodzimą. I te pomysły pękają, ale pamiętajmy, że na przykład polscy narodowcy Radykalni, wywodzący się z tych środowisk falangistowskich, razem z Niemcami, ramię w ramię organizują pogrom wielkanocny. Mało znana rzecz, mm. profesor Szarota, jako jeden z pierwszych historyków to opisał wiele lat temu, w Warszawie dochodzi do takiego haniebnego zachowania. Gdzie polscy narodowcy, to są być może nawet setki młodych ludzi, niewykluczone, że już w mundurach polskich faszystów, a na pewno z emblematami zaakceptowanymi przez, przez Niemców, robią pogrom. To jest pogrom antysemicki, oczywiście. Biegają po śródmieściu jeszcze nie po, po, po woli, nie po nalewkach i tak dalej, nie po terenie byłego późniejszego getta, ale w centrum Warszawy, Chorza, Marszałkowska. I tłuką witryny niszczą sklepy żydowskie, nazwijmy to. To jest taki, I to jest polsko-niemiecka współpraca. To ewidentnie. Później liderzy tych organizacji, którzy liczą na więcej, Nagle zostają aresztowani i zamordowani w Palmirach. To znaczy, ten pomysł na tą kolaborację się okazuje przestrzelony. Sztuk tych kolaboracji, Ze strony polskiej. Bo z kolei Polski. Niemcy rozmawiają na przykład z pięciokrotnym premierem Kazimierzem Bartlem prawdopodobnie. Jest wieloma rozmawiają z Vincentem liderami, Witosem między innymi Kijf, i proponują i tak dalej, i tak dalej. szukają tak, takiego są, rozwiązania. Są te rozmowy, są propozycje. Nikt z tych pierwszoligowych polityków na to się nie łapie. No, no, ale rozmowy się toczą. Ym... Bartel przypłaca to śmiercią, prawdopodobnie, właśnie tę odmowę. Yy, rozmowy roz roz toczą się również yy. z arystokracją. Yy. Z Januszem Radziwiłem, który jest wożony do Berlina, negocjuje, gada chyba z Geringiem czy z Gebelsem i mówi nie. Znaczy, polska arystokracja na pewno yy. tego nie, nie, nie zrobi. Znaczy, nie, nie zostanie stworzony jakiś Ala rząd, czy, 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 czy jakieś quasi-państwo z arystokracją na czele. To się nie udaje. No ale właśnie takie, są takie sondażowe rozmowy. No i w pewnym momencie Hitler decyduje, nie, nie będzie quasi-państwa polskiego i, no, i zostanie stworzone, zostaje stworzone generalne gubernatorstwo. Ale później, powolutku, no, 40, 41, 42, 43 rok, Abwera przejmuje takie, takie rozmowy, już jakby, prawda, nie, jakby nie politycy niemieccy, tylko Abwera. I to jest oczywiste, bo to jest wywiad. Wiadomo, mhm. że oficerowie wywiadu toczą wojnę oficjalnie, ale zawsze lepiej mieć, mówię o przeciwniku mhm. kogoś po drugiej stronie, z kim można się spotkać, pogadać, wysądować. Przecież takich prób, ja już nie będę o tym teraz mówił, ale takich prób właśnie e, wysądowania, a co może teraz nie wiadomo, ale nie wiadomo, czy Hitler będzie do końca rządził. Mm -hmm. Niemcy zawsze będą istniały, Polska w sumie też zawsze będzie istniała, a może się dogadamy. To są takie próby już z tym drugim, trzecim roku. Mm -hmm. Oczywiście na, na bardzo niskim poziomie. To są jacyz, a, a, czasami asystenci różnych dyplomatów, tak, 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 tak mm -hmm. Rozumiem w różnych, zresztą ambasadach. No pamiętajmy, że y, polskie placówki za granicą istnieją. W wielu krajach. E, takie rozmowy toczą się w, w Portugalii na przykład. E, takie rozmowy sondażowe toczą się w Stambule, e, do Kurcjusza, e, który jest szefem akcji kontynentalnej i tam ambasadorem, czy konsulem, konsulem chyba. E, w Stambule i w Jankarze też jeżdżą no właśnie, wysłannicy, wysłannicy abwery, to są Polacy, ale oni tam jeżdżą i gadają, negocjują, a co w przyszłości, a może teraz byśmy spróbowali, a może zróbmy jakąś akcję wspólną, a może w, po wojnie, przecież, trzeba się jakoś też ustawić do tej sytuacji po wojnie. Więc takich negocjacji jest bardzo dużo. Wiemy też, ale tutaj nie mamy stuprocentowej pewności, bo to komunistyczna pro propaganda bardzo lubiła na to stawiać, na tego konia stawiać. E oskarża się Bora Komorowskiego, czyli lidera, najpierw generała Grota-Roweckiego, a później Bora Komorowskiego, o tym, że od czasu do czasu spotyka się z wysokimi funkcjonariuszami i Gestapo, i Abwery, czy Policji Bezpieczeństwa. On o takie spotkanie nawet kilka dni przed powstaniem. Właśnie, tuż na przykład pod Warszawą. E taki niemiecki historyk Michal Fedric twierdzi, że, że na 100% dochodzi do takich spotkań. No nie wiemy tego, nie, nie ma takiej pewności. Ale nieprzypadkowo o tym rozmawiamy w programie o Powstaniu Warszawskim. I tu pojawia się postać Juliusa Christiansena, bardzo tajemnicza, i zacytuję go, jego list z 5 października, bodajże do syna. 5 października, przypominam, trzy dni po tym, kiedy została ogłoszona kapitulacja. Warszawa stała się dla mnie pełnym sukcesem w kapitulacji miałem określony być może rozstrzygający udział dzięki mojej ówczesnej sprawie wileńskiej, będzie o tym za chwilę. Dziś w nocy otrzymałem doniesienie, że mam być gotów do natychmiastowych dalszych rozmów. To jest naturalnie nowe, interesujące zadanie. Wydaje się poza tym, że jest przygotowana znaczna zmiana polityczna i militarna. Tajemniczy list? Jest bardzo tak, enigmatycznie to wszystko brzmi. Tyle wiadomo. Pamiętajmy, że Juliusz Christiansen dostał się później do sowieckiej niewoli, woli, której zginął, ale zdążył przed śmiercią spotkać się ze swoim synem, też pracownikiem Abwery. I synowi to wszystko opowiedział. Mm. Oni zresztą prowadzili korespondencję, więc mm. wy mniej więcej wiemy, co ten Christian Sen w czasie II wojny światowej robił, bo przecież Warszawa to jest jakby ukoronowanie jego, jego takiej agenturalnej działalności. Ale przecież on właśnie negocjował porozumienie polsko-niemieckie na Wileńszczyźnie. I, mm. i, I to jest jego... Taki, 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 no taka arena. Szybko którą... powiedzmy, o co chodziło tak naprawdę. Chodziło o to, że na Wileńszczyźnie i tam gdzieś na wschodzie było coraz więcej oddziałów rosyjskich, tak. sowieckich, Sowiecki. przepraszam, sowieckich, które tak naprawdę, no, dla na których wrogami byli wszyscy. Znaczy one potrafiły wejść w sojusze z Polakami, żeby walczyć z Niemcami, a za chwilę wybić polski oddział. I tak naprawdę wiadomo było, tym bardziej już po kolejnych etapach akcji burza, że to są raczej wrogowie, a właściwie na pewno wrogowie czasem może coś się zdarzyć, że razem e, rozegramy. Więc tak naprawdę wróg pojawiał się znowu od schodu. Yy, w, I wspólny wróg z no, Niemcami. No więc właśnie, no. to jest bardzo skomplikowana tam politycznie y, sytuacja, taka układanka. No bo mamy prawda, silne AK, bardzo, y, z takiego narodowego autoramentu. Mamy partyzantkę sowiecką. Y, no i mamy Niemców oczywiście. I teraz jak tu się w tym trójkącie ustawić... Żeby sobie albo spokojnie czekać końca wojny, no albo bronić, tak jak no, Armia Krajowa no, broni Polski racji stanu, a Sowieci, no wiadomo, nadciąga Armia Czerwona, ale już są tutaj oddziały partyzanckie z którzy, że no, Sowietom zależy i na końcu Polski, no, i na zwycięstwie nad Niemcami, więc, więc co robić? Najlepiej szczuć jednych na drugich, więc no to, to zawsze w takim trójkącie dochodzi do różnych tymczasowych układów, żeby zaszkodzić temu trzeciemu, i wszyscy to robią. Polacy z Niemcami przeciwko Sowietom. Polacy z Sowietami przeciwko Niemcom. Niemcy z Sowietami przeciwko Polakom. Znaczy, to są bardzo ciekawa układanka, i się tam do, do, dochodzi do tego. A Christiansen, właśnie z zawodowym oficerem Abwery do wyciągania takich kartofelków, właśnie z takiego płonącego ogniska, yy, przyjeżdża tam w 1942 no już w 1943 zaczyna działać. I yy, yy, no jak, jak, jak każdy stary wygaz z wywiadu. Korumpuje, aresztuje, bierze pod kontrolę różnych oficerów Armii Krajowej tam działających, szantażując ich, albo, no cóż, no, mógł ich zamordować, prawda, a nie robił tego. Wchodzi też z jakimiś liderami opinii publicznej w takie, w takie rozmowy, no i sugeruje: po co. Niemcy z, z Polakami mają się bić na tej Wilnyści. Wrogiem jest Armia Czerwona. Wrogiem jest Stalin, to jest przeciwnik. Niemcy się już cofają. Polacy pewno chcieliby to wilno dla siebie zostawić. No to może trzeba połączyć się. Nie lubimy się, to jest jasne. Te, nikt nie zapomina, co Niemcy tutaj wyprawiają, bo, bo zresztą do tych rozmów dochodzi: i w pierwszych słowach polskich oficerów jest, że nie podajemy sobie ręki. Yy, nie gadamy w ogóle z SS, to w ogóle nie ma mowy, tylko z Wehrmachtem yy, i dalej jesteśmy wrogami, ale negocjujmy, bo jesteśmy wrogami, ale mamy jeszcze większego wroga. Yy, no i dochodzi rzeczywiście do takiej spotku, który inicjuje Christiansen w Wilnie w restauracjach. Yy, spotka się no, Krzyżanowski, czyli Wilkno, czyli lider yy, AK. Tych spotkań zresztą jest dużo, bo pamiętajmy, że AK też nie jest monolitem. Mhm. Tam są różne frakcje, frakcyjki, są narodowcy w Armii Krajowej. No pamiętajmy, że z tego wszystkiego później się wyłoniła brygada świętokrzyska, która prawda, mhm. pod dowództwem Adolfa Pilcha Doliny no, przeszła ten wielki szlak. Dzisiaj E, be, be, uważamy ich za mega kolaborantów. Znaczy, no w ogóle nie ma o czym mówić: antysemitów i kolaborantów, ale już premier Morawiecki <śmuchy> zdaje się, że składał wieniec na, 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 na grobie. Odsuwamy politykę, wracamy <śmuchy> do historii, please. <śmuchy> Michał. E, i, y, Kończąc tę historię, dochodzi do współpracy części oddziałów z Wileńszczyzny z Niemcami. Polega to na tym na przykład, że Niemcy zostawiają broń w słabo chronionym miejscu i mówią, gdzie ona jest. Tak. Partyzanci biorą tę broń, biją się z, z ruskimi, z że tak powiem, z Sowietami. Potem ją oddają albo nie oddają tę broń. I to tak mniej więcej wygląda. Ta współpraca mniej więcej w ten sposób wygląda. Zostawmy Wileńszczyznę. Tam jest rzeczywiście jakiś sukces Sena Ale niezwykłą historią jest to, że, jak rozumiem, Bur Komorowski połowiem mniej więcej września wzywa go do Warszawy. No bo Zaprasza go do to właśnie. Znaczy i, i, ten Christiansen ewidentnie uwiódł liderów AK na Wileńszczyźnie Taktem, zrozumieniem sytuacji polskiej. Że nie jest to jakiś butz, po prostu taki, taki typowy naziol, taki dumny, butny nazista. Tylko człowiek, który chce. No, to jest wywiadowiec, potrafi udawać, mm. prawda? Potrafi grać, to jest świetny aktor. Yy, martwi się z trudną sytuację, po, z, z sytuacją Polaków, można, można, można zażartować. Ale rzeczywiście, jebo tak jakby zależało na tym, żeby. Po co się rżnąć nawzajem? Znaczy, no I tak Sowieci są największym wrogiem. I rzeczywiście to łapie się, znaczy, liderzy AK się na to łapią. Odpowiednie meldunki idą do Warszawy. Bur, przecież Wilk Krzyżanowski jedzie do Warszawy, negocjuje z, z Borem Komorowskim. Czy podpisać z Niemcami porozumienie? podpisać to za dużo powiedziałem. Dogadać się z Niemcami. Oficjalnie nie. Hmm. Ale nieoficjalnie tak, masz rację. Znaczy dochodzi do tych, do tych no, koszmarów. Karabin weźmiemy. Ka karabin weźmiemy mało tego ładunki wybuchowe i tak dalej, i tak dalej. Tam jest nawet wymiana o, o oficerów ym, takich łącznikowych. No więc już Burkomurowski wie o istnieniu takiego oficera. I rzeczywiście, hmm. jak wybucha powstanie warszawskie, yy, Różne warianty są brane pod uwagę. No i nagle, jak się okazuje, że to jest koniec, prawda? Znaczy, z powstania Warszawskiego projekt się nie udał, no, ale już trzeba negocjować jakieś warunki kapitulacji, a może nie tylko kapitulacji. No i tutaj, i tutaj już wchodzimy na dość grząski nurt domniemań. Mamy źródła historyczne, to nie jest tak, że ich nie mamy. Na przykład są gigantyczne, zba, znaczy zbadane przez historyków, ale nie umiemy jeszcze tego czytać. Takie, takie 30 tomów akt sprawy Myślińskiego, Tadeusza Myślińskiego, przedwojennego narodowca, który opowiada o kulisach tych, tych rozmów z Niemcami. Oficer Julius Christiansen, Niemiec, zaproszony przez. Dowódcę polskiego powstania, dowódcę AK, przyjeżdża w środku powstania do Warszawy negocjować. Wydaje się to historia po prostu jak, nie wiem, bardziej z filmu jakiegoś, może science fiction, może, a przynajmniej jakiegoś hollywoodsko-fabularno-historycznego, przekręcającego wszystkie fakty, ale jednak to jest fakt. Yy, tak. I faktem jest na 100%, że on później brał udział w rozmowach o warunkach kapitulacji. I, I tu moglibyśmy postawić kropkę, ale on przyjechał za wcześnie. Jeszcze wtedy być może nie chodziło o kapitulację. A co, i wiem, że to zabrzmi dla wielu jako herezja, a co jeśli on być może namawiał polską stronę, żeby. Połączyć się z Niemcami, to znaczy zapomnieć o takich, o takich drobnostkach jak rzeź woli, jak zagłada Getta Warszawskiego, Auschwitz, Bełżec, Treblinka, Sobibór. Zapominamy o tym, było. Odcinamy, grubą, odcinamy kreską. grubą kreską. bo naprawdę teraz idzie jeszcze większe tsunami, że to do tej pory to hmm. były żarty, a teraz się dopiero zacznie piekło. I nie, nie wiemy tego na 100% przecież, do, ale należy domniemywać, że na tym polegała jego misja. On próbował jako abwera. Czyli wywiad niemiecki, wojskowy wywiad niemiecki, dogadać się i przekonać, przekonać przynajmniej część dowódców, być może poszczególnych jednostek, do tego, żeby skorzystać z niemieckiej oferty, nie iść do niewoli, a na przykład dostać broń, niemiecką broń do ręki i kontynuować walkę, ale już z Sowietami. Przypominam ten fragment cytatu. Wydaje się poza tym, że jest przygotowywana znaczna zmiana polityczna i militarna, tak mówi, jeszcze 5 października, a tuż chyba jest po, 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 po już po, po jabłkach, bo to jest już moment, kiedy, się, kiedy już, już powstanie się skończyło i już wymarszerowują te oddziały. Tak, to jest bardzo enigmatyczne. On rzeczywiście to tak pisze, jakby już się witał z gąską, to znaczy tak jakby przekonał armię, liderów Armii Krajowej do tego, żebyśmy rzeczywiście. Walczyli teraz już z Sowietami. Ramię, ramię, armia niemiecka z armią krajową. No wiadomo, że to nie wyszło, tego nie było. I tego nawet e, chyba nie dałoby się e, przeprowadzić. Tak mi się wydaje, teraz jak myślę. No ale, no a brygada świętokrzyska no nie wzięła się z niczego. No właśnie się wzięła z takiego porozumienia. To jest zrealizowany projekt, prawda? Kilka tysięcy ludzi pod bronią. W innych miejscach do takich mikroporozumień dochodzi. Więc dlaczego? Pod koniec w zasadzie istnienia no, Rzeczpospolitej na, ty, na tych terenach, dlaczego miałoby do tego nie dojść? No nie doszło, więc jakby burkomorowski nigdy tego nie zrobił, znaczy historia, no, on się broni w historii, znaczy no, nie, nie, nie podał rękę nazistom, więc to, to jest ale wspaniałe. To jest druga, ale to jest taka druga odsłona tego właśnie planu, o którym mówiliśmy, drugiego powstania, dwóch powstań, tego drugiego powstania przeciwko, e, przeciwko Sowietom. E, ten taki plan, albo jakiś element planu przed powstaniem już był, bo to znowu zacytuję może to jest z powojennej rozmowy Bora Komorowskiego z Janem Marią Ciechanowskim, zresztą w twoim rozdziale w książce Cytujesz to, ale właśnie pytane o to, czy, czy, czy jakby Rosjanie weszli, co by się wydarzyło, gdyby oni chcieli rozbrajać AK, przewidywaliśmy walkę na wypadek gwałtu. Zastanawialiśmy się nawet, od, w jakim rejonie to uczynić. Ostatnio myśleliśmy skupić oddziały na północ od Chorzej, w rejonie lwowskiej i tak dalej. Nie dalibyśmy się rozbroić bez walki. Czy to miał być gest? Pyta się Ciechanowski. Nie. Polityczny moment. Rosjanie rozbrajają nas siłą, w którym e, i mogliśmy tę wtedy sprawę poruszyć, już tam nie cytuję dalej. Znaczy ta rozmowa rzeczywiście jest dłuższa, znaczy są dwie rozmowy. Jedna to jest Ciechanowskiego z, z Borem Komorowskim, już po wojnie oczywiście, a druga to jest rozmowa generała Pełczyńskiego z takim francuskim dziennikarzem Steinerem, e, gdzie on jakby więcej opowiedział, że rzeczywiście... Był taki projekt, że w, w wariancie takim, kiedy powstanie warszawskie przeciwko Niemcom trwa tylko trzy dni. Rosjanie się... wchodzą, e, Niemcy się wycofują. Tak, Niemcy się wycofują, Rosjanie wchodzą. Czyli jest jakby. Pierwsze, powstańcy zajmują miasto, Rosjanie wchodzą, Niemcy się wycofują. Dokładnie, mamy taki, taki układ. I wtedy liderzy armii krajowej przewidują, że może się stać dokładnie to, co w Wilnie czy w Elwowie, czyli. Ta zgoda polsko-sowiecka trwa 2-3 dni, no i Rosjanie przystępują do tego, co zazwyczaj robią z, z, z Armią Krajową, czyli zaczynają rozbrajać. Wiadomo, że to jest stolica, że tutaj no, tak łatwo się nie damy podejść, myślą sobie hmm. liderzy AK. I rzeczywiście Burkomorowski w tych wywiadach zdradza i Pełczyński, że stworzono coś na kształt takiego takiej zakamuflowanej armii w armii. Mało hmm. tego, zgromadzone jakieś arsenały, które były ukryte w takim rejonie dzis między dzisiejszym, dzisiejszą Politechniką a Placem Konstytucji, żeby to, to miał być ten rejon taki, taki umocniony. Mało tego, schowano y nadajniki y radiowe, czyli to hmm. y miała wymuchnąć ta, ta insurekcja, kolejne powstanie, drugie powstanie przeciwko Sowietom i to miało być nadawane na żywo w świat. Czyli Nieprawdopodobna taka... w ogóle historia, bo to jest taka historia, która nam się kojarzy raczej z końcem XX wieku, a nie z pomysłem z 44. Tak, tak. No, wojna światów, znaczy, wojna na żywo. Transmitowana wojna z Sowietami. I tak, to Orson, taki... Wells, więcej, coś coś to Orson Welles mniej więcej to jest coś takiego wymyślił. To jest taki krzyk rozpaczy, że to znaczy, ginie Polska na oczach całego świata, my to nadajemy na żywo. Jak to wygląda i Polska jest tutaj dożynana w Warszawie, prawda? Niemcom się nie udało, ale sowieci to robią i liderom Aka bardzo zależało, żeby to, żeby dokładnie to o tym poinstruować Roosevelta, Churchilla, pokazać wolnemu światu, tak wyglądają sowieci. O, to są właśnie sojusznicy yy, i taki był plan. No, rzeczywiście lideri... masakryczny swoją drogą, bo um, kto byłby ofiarą tego planu? No raczej nie sojusz Roosevelta, Churchilla i Stalina, tylko ofiarą byłaby jeszcze większa liczba żołnierzy że prawdopodobnie jaka. No tak, no, wiadomo, jakby to się skończyło, no bo już precedensy mieliśmy. Hmm. E, no ale niesamowite, że taki wariant był brany pod hmm. uwagę. Tak. E, nie wiem, A on jeszcze to był barwniejszy, bo najpierw się witało Rokosowskiego na moście. Nawet e, czytałem właśnie u ciebie, że biały, e, biały koń był gdzieś tam Jest hodowany. Legenda, legenda rodzinna u Kronenbergów. E, e, Jan Leopold Kr Kronenberg był tam szefem kwatermistrzostwa w Komendy Głównej Armii Krajowej i on miał trzymać w Jazdowskich w jednym z, tych, z tych, tych stajenek na tyłach tych pałacyków, gdzie dzisiaj to jest Aleja Ambasad, ale tam miał być no chroniony koń, chroniony, żeby go nie zeżreć, bo to o to chodziło w czasie powstania. Biały koń, na którym Burko miał przywitać na moście wkraczającego szefa armii sowieckiej. No właśnie, nie wiem, no nie Koniew, bo ten w Krakowie, ale może Żukow, a może Rokosowski, no ktoś, ktoś, kto idzie z drugiej strony, prawda, i na moście dochodzi do tego przywitania. Później panowie jadą do hotelu Wiktoria, też wajna nazwa, symboliczna, mhm. prawda, na Jasnej, gdzie była siedziba komendy głównej AK, tak miało być. No i są te negocjacje i liderzy AK witają Sowietów w roli gospodarza. Wszystko się posypało. No ale właśnie, to ciekawe jest, bo wygląda na to, że ten plan właśnie ten, ten, ten nasz dyplomata Zabwery, wygląda jakby trochę wzbudził ten plan z powrotem na chwilę, przynajmniej spróbował. No właśnie, go wzbudzić. Za mało mamy źródeł, ale być może tak, być może były jakieś sondażowe rozmowy. Znaczy Burkomorskich na pewno nie prowadził, bo to za wysoka szarża, mhm. ale miał od tego swoich oficerów, bez oczywiście akredytacji, nieoficjalnie, mhm. bardzo nieoficjalnie, ale jakieś warianty na pewno były, na pewno były sądowane, mhm. yy, bo, bo od tego są, no dowodów nie mamy, to, 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 to są tylko poszlaki. Yy, no ale tak jest. No, w świecie wywiadów, kontrwywiadów takie rzeczy się robi. Czyli testuje różne warianty. One nie wyjdą. Mhm. Ale dobrze je mieć już wysądowane. Bo co by było gdyby? Nigdy nie wiadomo. Ostatecznie kończy się tak, jak wszyscy wiemy, czyli kapitulacją nie nazwaną kapitulacją, ale kapitulacją, wyjściem oddziałów AK, tym, którym nie udało się uciec, wyrzuceniem całej ludności Warszawy z miasta. No i te dorżnięcie tego pustego miasta pół roku, które nas spowodowało, no właśnie, to jest niesamowite, że tak naprawdę trzy razy ta Warszawa obrywała. No i ten, ten, ten trzeci raz tak naprawdę obrywała najbardziej wtedy, kiedy tam nie było wojny. Po prostu postanowili Niemcy wbrew takiemu niemieckiemu rozsądkowi trochę. Zniszczyć. No, teoretycznie w, w specjaliści od, od, od spraw militarnych twierdzą, że w gruzach bronić się najlepiej. Mhm. Że właśnie po to były te zgruzowanie tej Warszawy, żeby w gruzy wkopać bunkry, których miało być 253. Zresztą, e, e, kiedyś, jak byłem redaktorem naczelnym w Historii odnaleźliśmy tą mapę. No nie my, tylko my opublikowaliśmy tę mapę Festung Warszaw. Rzeczywiście takie trzy Czyli tam, był linie plan obrony. jeszcze po wrześniu, już zbudowania. W, wbudowania w gruzy mhm. Warszawy w takiej linii, pod potrójnej linii. Linii, zresztą relikty tej, tej, tej linii są w Warszawie pod asfaltem. Od czasu do czasu się odkrywa, jak się robi jakieś, mm. jakieś roboty, tu się wykopie jakiś bunkier, tam się wykopie, niektóre bunkty, stoją, widać je troszkę nad trawnikami w niektórych miejscach. E, więc rzeczywiście te Czyli roboty Niemcy były. By, Niemcy to nie było tylko takie po prostu niszczenie dla niszczenia, nie, ale nie, też nie, nie. To, był projekt. To celowy projekt iż Warszawa miała się bronić. W czemu nie Warszawie? w takim razie tego nie zrobili? Bo główny dowodzący już wiedział, że, że to już jest po ptokach. Znaczy, po co wylewać krew? O ile Wrocław bronił się do upadłego, tak generał, już nie pamiętam jego nazwiska, który został mianowany szefem, właśnie tej obrony, no popukał się w głowę. No nie będzie słuchał szaleńca, nie będzie słuchał Hitlera. I nie zrobił tego. I tak to właśnie skończyła się ta historia wojenna Warszawy. I skończył się, kończy w tym momencie nasz podcast Historia Bez Tabu. Michał Wójcik. Dziennikarz, historyk, pisarz, nie wiem w której kolejności wolisz, był naszym gościem. Oprowadzał nas trochę po takich zakątkach i, i, i historiach związanych z powstaniem warszawskim które być może dla wielu państwa są nowe, są nowo odkryte. Mam nadzieję, że tak było. Do usłyszenia, mówi Łukasz Starowiejski. Dziękuję bardzo.